Aleluja. Aleluja. Chwała Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Jezus. Chwała Tobie, Jezus. Dziękujemy Ci, Jezus. Chwała Bogu. Zapraszam do 9 części wykładu z cyklu Czy chrześcijanin może mieć demona. Zajmiemy się tutaj pewnym bardzo ważnym aspektem. W tych poprzednich częściach może sobie posłuchać, wiele aspektów mówiliśmy. Dzisiaj następny aspekt na temat autorytetu, na temat ataków, które przychodzą na służbę uwolnienia i na temat tego, co Biblia nam na ten temat odpowiada. Pojedziemy bardzo szybko, ponieważ mamy parę rzeczy do omówienia. Otwórzmy Łukasza. Łukasza 11. Łukasza 11. Zacznijmy od tego wersetu. Łukasza 11. Gdzie to jest? Łukasza 11, 15. 11, 40. Łukasza 11, 15. Zobaczcie zasadę, o której mówiliśmy wcześniej. Wyrzucał diabła, demona, i był to demon typu głuchoniemy, czy głuchy. I tak się stało, iż kiedy diabeł wyszedł, ten głuchy zaczął mówić, a ludzie się zdziwili. Bardzo ważna rzecz. Twój stan, który jest wywołany demonami, tak samo nie ma wyjątków, nie zmieni się, czy jest to schizofrenia, czy jest to demon alkoholizmu, czy jest to tak jak Maria Magdalena miała, nie zmieni się Twój stan, pomimo że się nawróciłeś i pomimo że przeżyłeś z Bogiem dużo, dopóki, tak jak w przypadku tego człowieka było, dopóki diabeł, co to dokładnie czytamy, kiedy ten moment wychodzenia, to jak długo był w środku, rozumiemy, głuchy nie mógł słyszeć. Kiedy wyszedł diabeł, coś okazało, że ten stan, który był powodowany, był spowodowany demonem. A zatem wyobraźcie sobie humor Satan czasami, który ma z tych ludzi, którzy nie uwalniają ludzi i chrześcijan i innych od demonów, prawda? Dlatego, że diabeł wie, że on siedzi, a ludzie podchodzą i modlą się, ręce nakładają, olej wyleją na głowę, Biblię może na głowę nałożą, każą powtarzać, jestem zwycięski, jestem zwycięski, jestem zwycięski. Zobaczcie, jak diabeł musi się śmiać czasami, prawda? A czemu się diabeł się z niezrozumienia? Mój lud, Bóg mówi, nie poganie tam, nie tam jacyś, wiecie, zwiedzeni katolicy, czy jacyś tam inni. Ale mój lud, protestanci w Duchu Świętym, charyzmatycy i środkowcy, mój lud, ginie z braku wiedzy. Gdyby to nie był Pan Jezus, gdyby to byli różni, Maniek i inni, to ten człowiek nie byłby pomożony. I teraz zobaczmy, bo nie mamy dużo czasu, teraz mam tutaj ten fragment, ale niektórzy z nich, to właśnie to, co oni robią. Słuchajcie, człowiek jest głuchy, jakiś tam, jest głuchy zwykle jakiś czas, chodzi, próbuje co pomóc, niektórzy ręką machają, pogodzą się, dzisiaj ludzie zarzucają aparaty słuchowe i tak żyją w nieskończoność, prawda? Przychodzi Jezus, wygania demona z tego człowieka, no nie powinni się cieszyć ludzie? Nie powinni być zadowoleni, że ten człowiek, któremu nikt nie mógł inny pomóc, co oczywiście kładzie karby na głowę faryzeuszy i tych, którzy walczą z mocą Bożą, nie powinniście się cieszyć. Siedziano w wózku, już nie chodzi, a ty płaczesz nad nim? Już nie będzie się kto miał teraz, już nie będzie miał się kim zajmować?
Wiecie, że tacy chorzy ludzie są czasami na świecie? Niektórzy? Ale niektórzy z nich tak mówili. On, czyli Pan Jezus, rzekomo miałby wyrzucać te diabły przez moc jaką? Belzebuba rzekomo. O. I powiem Wam szczerze, nie mamy dużo czasu. Szczerze, tak Wam mówię szczerze. Diabeł przyjdzie i przychodzi do chrześcijan w Duchu Świętym z różnymi atakami. Jeśli diabeł Cię nie zwiedzie fałszywą nauką, jeśli diabeł Cię nie poprowadzi do ekumenii, jeśli diabeł Cię nie da frazesami zborowymi uwiązać, wiecie, pod autorytet jakichś ludzi, będzie biblijny, to diabeł przyjdzie, ponieważ działa w Twoim życiu Duch Święty, działa moc Boża, diabeł przyjdzie i jeden z ataków, nie wiem czy mieliście, miałem takie ataki, przyjdą ludzie i zaczną Was oskarżać o współpracę. Mówię, no wyganiasz demony, tak? Tego, oni tego nie mogli zaprzeczyć. Ludziska widziały, nie mogli, aby zaprzeczyli, że to ponadnaturalne, to ludziska by ich zjedli. Ale wiecie co? Jest taki wymyk szatana. Szatan jest tak desperacki, że niekiedy się do takich metod ucieka. Wielkowiec wygania demona, a przychodzi baptysta, staje i patrzy, no, nie da się wykluczyć. Stanie z jego inny, ale wiesz, co mi się wydaje? Skąd masz taką moc? No i się zaczyna stąpanie, ja to nazywa stąpanie po kruchym lodzie. Jeżeli są fałszywe, to tam gdzieś cuda, to jest jedna kwestia. Ale jeśli prawdziwe cuda Boże zaczynacie nazywać, wiecie, bracia są uwalniani na sesjach uwolnienia, siostry są uwalniani, mogą żyć, sataniści są uwalniani, mogą wracać do normalnego życia, wiecie, ich życie nie jest horrorem. A ktoś przychodzi i mówi, o, my wiemy, skąd to moc macie. Tu się zaczyna. Grząski grunt. A inni, kusząc go, szukali znaku z nieba. Jezus im tak odpowiedział, znając ich myśli. Każde królestwo podzielone między sobą jest przyprowadzone do destrukcji. Stąd, nie mam dużo czasu, to jest ważna zasada walki duchowej, uwolnienia. Dzielimy szatańskie królestwo, ponieważ wtedy szatan się nie może ostać. Dom podzielony upada, więc dzielimy mieszkańców szatańskich domu, prawda? Jeśli szatan jest podzielony przeciwko sobie, jak może jego królestwo ostać się, czyli rozumiem, że nie ostoi się. Ponieważ wy mówicie, że on rzekomo używał siły Belzebuba. Kto to był Belzebub? Belzebub według Słowa Bożego to był taki bożek Ekronu, który tak naprawdę jest powiązany z Balem. Balzebub. Balzebub potykamy tam, nie pamiętam, w kronikach królewskiej chyba można to znaleźć. Bo nie mamy czasu i nie o to tutaj chodzi. A więc tego pogańskiego bożka teraz przyszli faryzeusze i twierdzą, że to pewnie jakiś, wie, teraz Jezus rzekomo miałby współpracować, wiecie, z takimi rzeczami. Jezus powiada, jeśli on przez Belzebuba, przez brednią, wyrzuca diabły, przez kogo wasi synowie je wyrzucają, dlatego oni będą waszymi sędziami. Tutaj jest parę rzeczy i musimy się bardzo pospieszyć. Problem demonizacji nie zniknie przez wieki. Jak długo ten świat będzie, dopóki szatan tutaj chodzi i może chodzić, bo wierzący mają duży wpływ, żeby szatana nie tylko ograniczyć, zniszczyć, przegonić i wprowadzić po prostu przebudzenie. Demonizacja, jak się okazuje, za czym przyszedł Pan Jezus, bo to nam takie wskazówki daje. Jak sobie ludzie radzili z demonami, zanim Pan Jezus przyszedł? Byli pewna grupa, w Biblii czytamy o dwóch takich grupach. Pewna tutaj czytamy o synach faryzeuszy. A więc rozumiem, że cała społeczeństwo Izraela wierzyło, że są obce duchy i być może, no oczywiście nie wierzyli, wiecie, że za głuchym na przykład stoi, prawda? Bo nam się wydaje tak samo jak dzisiaj chociażnemu człowiekowi. Wydaje się, że wiesz, opętany to wiesz,
psy robi, prawda? Albo, pień się na ustach i taki chodzi. Wiecie, jak taki przez ulicę gościu idzie i no to widzisz, albo przynajmniej pomylony, albo ma demony, prawda? Ale głuchy ma demona? Za pożądliwością demony stoją? Z alkoholem? Zasypianiem? Poza ślubem demony się przynoszą? To właśnie takie mają się poznanie, tak jak oni mieli wtedy. A więc była grupa synów faryzeuszy, którzy zajmowali się tak zwanym egzorcyzmem. Jaka jest różnica między egzorcyzmem a wygonieniem demonów? No taka, że egzorcyzm zwykle to jest taka jakaś formułka, jakaś klepanka, wzywanie tam czegoś, niektórzy pewnie psalmów mogli używać, które mówią o zniszczeniu wroga i tak dalej, prawda? Egzorcyzm dzisiaj w wydaniu pogańskim, z czego katolicy na przykład zaczerpnął, wygląda na użycie jakichś tam świec, jakichś tam elementów, jakiegoś jajka na przykład, jakichś tam innych rzeczy, wzywanie zmarłych, to jest katolicki egzorcyzm, który naprawdę nic nie daje. Naprawdę nic nie daje. I teraz zobaczcie, jeżeli mówi, że są pośród was synowie faryzeuszów, którzy wyganiają demony. I oni jakieś siły używają. W tym wypadku, no, jak mógł egzorcyzm wyglądać w przypadku takich ludzi? No nie mieli Nowego Testamentu, nie było krwi Jezusa. Mogli jakiś częściowy egzorcyzm, na jakiej zasadzie? No mówi, w imieniu Jahwe na przykład nakazujemy temu demonowi wychodzić. I tak dalej, i tak dalej. Ale zatem była jakaś wąska grupka gdzieś tam uciśnięta, na jakichś, wiecie, bocznych uliczkach gdzieś tam siedzieli. No i jak już był jakiś przypadek, czy oni mieli skuteczność, to Jezus nie mówi, prawda? Coś próbowali robić, prawda? Inna grupa, i naprawdę nie mamy czasu, była jaka tam co o tych egzorcystach, prawda? Że była jakaś grupa jakichś wędrownych egzorcystów. I tamta grupa, no, fatalnie trafiła, prawda? Może im się udało jakiegoś tam demona małego wygonić, trafiła na takiego jakiegoś złośliwego, który zrobił niezły omłot, prawda? I co tutaj patrzymy? Iż dalej czytamy, jeśli ja palce Boże wygania demony, bez wątpienia Królestwo Boże przyszło pośród was. Ludzie mówią, o, Królestwo Boże nastało, Królestwo Boże nastało, a macie uwolnienie? I patrzę na ciebie, o co ci chodzi z uwolnieniem? To jest znak nadejścia Królestwa Bożego, jest jaki? Że Królestwo Szatana jest zapraszane. I to jest bardzo ważna rzecz tutaj. Jest to bardzo ważna rzecz. Wielu ludzi na sam koniec, nie mamy czasu, oskarża, tak jak Pana Jezusa oskarżali o wyganianie demonów, mniej więcej w podobny sposób niektórzy z paniką tworzą wideo, podpisy na stronach typu YouTube. O, płaczą, bo uwalniają demonów. Co za karykatura, co za chore rzeczy po prostu. A wiecie, jaka jest prawda? Że do tych kościołów ci ludzie chodzili, ale nie chcą się obudzić do tej prawdy. Nie mogli im pomóc. Chodzili i zrobili wszystko, co pastor im kazał. To krzycz głośniej imię Jezu, to krzycz głośniej imię Jezu. To teraz biegaj w koło, to teraz biegaj w koło, ten demon odcieknie, to teraz biegaj w koło, to teraz wyznawaj, że ten demon odstąpił. Żaden z nich. To teraz, jak już się tego nie dało, no to teraz dziesięciny chyba nie zapłaciłeś. To chyba jesteś jakiś, to jak nie masz ciała krzyżowanego. To jakie masz grzechy w życiu i tak dalej. Takie bezmyślne, takie rzucanie takim mięsem. Prawda? Ale nie było nigdy uwolnienia tych ludzi. Tak samo jak Jezus mówił, będziemy kończyć do faryzeuszów. Tak ja dzisiaj mówię do tych ludzi. Stąpacie w swojej ślepocie. Kruchym lodzie i potrzeba pokutować. Zapraszam na następną część.